dzisiejszych czasach każdy z nas dąży do takiej chwili prywatności, chwili, gdzie będzie mógł pozostawić swoje rzeczy w szkole. Szatnie ogólnodostępne zaczynają być wypierane właśnie poprzez takie nowoczesne pomieszczenia, w których można bezpiecznie zostawić swoje rzeczy i udać się na zajęcia. Jest to moja taka innowacja, która była jednym z elementów planu konkursowego, przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora tej szkoły. Jednym z elementów, który sobie obrałem do realizacji, było właśnie wyposażenie tej placówki w takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o szatnie. Cieszę się, że na swojej drodze spotkałem dużo przyjaznych dusz, dużo sympatyków w postaci przedstawicieli rad sołeckich, bardzo duże zaangażowanie Rady Rodziców. Dzięki właśnie tym ludziom udało nam się dotrzeć na spotkania rad sołeckich, udało nam się przedstawić swoją propozycję rozwiązania i prosić mieszkańców gminy Drelów z poszczególnych miejscowości o ewentualne uwzględnienie i przekazanie jakiejś części środków. Zapraszam serdecznie panią Basię, przedstawiciela Rady Sołeckiej wsi Przechodzisko. Pani Basiu, na pani rączki chciałbym przekazać ten oto podziękowanie za dar serca i za wsparcie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również, cieszymy się, że mogliśmy pomóc. A tutaj bardzo proszę. Dla uczennicy z tego, czy też ucznia, uczennicy. Proszę, nie wam służą te szatki. Pana Henryka poprosiłbym jako przedstawiciela Rady Sołeckiej Wsi Łuski. Panie Henryku, bardzo dziękujemy za wsparcie. Ja również cieszę się bardzo, że mogliśmy pomóc. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo i zapraszam ucznia. Masz, oto kłamań nie było. Zapraszam serdecznie pana Dariusza, przedstawiciela Rady Sołeckiej Wólki Łuzeckiej. Panie Darku, bardzo dziękuję. Do uznania proszę przyjąć oraz od nas tak skromny prezent. A tutaj chciałbym przekazać również symboliczny kluczyk. Nie pomogliśmy, ale proszę. Pomogliście bardzo dużo. Tutaj niech kwoty chodzą w grę, a nastawienie. Dziękuję bardzo. Jeden jest przedstawiciel. Jest. Super. Jeszcze dyżurny. Pana Zbigniewa bardzo bym prosił. Panie Zbyszku, panie Zbigniewie, dziękuję za wsparcie, za zaangażowanie. Podobnie przekazuję ten skromny obywatel. Bardzo proszę o przekazać informacje dla pozostałych członków rady. A tutaj symbolicznie kluczyk. Mamy przedstawiciela z miejscowości Drelów. Nie ma Drela, panie komisarzu. Proszę, korzystajcie z szafy. I panią Krysię bardzo mi miło przywitać i jednocześnie podziękować przedstawiciela Rady Sołeckiej Wsi Zachajki. Pani Krysiu, bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc. I również dla pani rączki podziękowanie chciałbym złożyć. Dziękuję bardzo. I symbolicznie klucz. Jest coś za proszę bardzo, niech ci tam służy. Zebraliśmy niebagatelną kwotę, bo z 5 sołectw uzyskaliśmy łącznie 13 tysięcy złotych, a więc 13 tysięcy złotych przy całym projekcie 38 tysięcy które przeznaczyliśmy na zakup tegoż wyposażenia, to jest znaczna kwota. Na samym początku dałem sobie, tak jak powiedziałem podczas spotkania z przedstawicielami, z naszymi gośćmi, dałem sobie 1,5 roku na to, żeby zrealizować to przedsięwzięcie. Cieszę się, że udało się zrobić to w 0,5 roku. Każdy uczeń otrzymuje szafkę, kluczyk do szafki w danym cyklu kształcenia. To znaczy, mamy w tej chwili wyodrębnione 2 pomieszczenia, w którym znajdują się szafeczki. Pierwsze pomieszczenie przeznaczone jest dla uczniów klas 1-3 i drugie, w którym obecnie się tutaj znajdujemy, dla klas 4-8. A więc uczniowie otrzymując szafki, otrzymują szafki na dany etap kształcenia. Nie na dany rok, tylko na dany etap. Tak jest bezpiecznie, już sprawdziłem to rozwiązanie w szkole podstawowej w Dołdze. Udało się, cieszyło się to powodzeniem, a więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie.